Karol Karski, może mniej emocjonalnie, ale kto wie, ale o konstytucji, o Unii Europejskiej z perspektywy konstytucyjnej. Proszę bardzo. Panie prezesie, szanowni państwo, zacznę może od truizmu. Są państwa będące członkami Unii Europejskiej, które korzystają na członkostwie, a wręcz kierują Unią Europejską. I są państwa, które nie potrafią wykorzystać tej przynależności. Ważnym wyzwaniem dla polskiej konstytucji, podobnie jak dla każdego systemu konstytucyjnego, jest nasze członkostwo w tej organizacji, która określana jest szczególną nazwą, mianem organizacji ponadnarodowej. Nie jest to zwykła organizacja międzynarodowa. Jej status znajduje się w fazie definiowania przez państwa członkowskie oraz samodefiniowania przez brukselsko-luksemburską biurokrację. Elementy federacyjne powoli wypierają jednak model konfederacyjny. Najsilniejsze cechy federacyjne znajdujemy we wspólnym rynku. Także polityka monetarna niesie ze sobą silny ładunek federalny, zwłaszcza w odniesieniu do państw strefy euro. W 2002 roku ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi mówił wprost, iż wprowadzenie euro nie ma w ogóle celu ekonomicznego. Jest to posunięcie w pełni polityczne. Historyczna doniosłość wprowadzenia euro polega na powstaniu dzięki temu światowej ekonomii bipolarnej. 3 lata wcześniej, w 1999 roku, stwierdził zaś, iż dwoma filarami państwa narodowego są miecz i waluta. Właśnie obaliliśmy jeden z tych filarów. W Unii Europejskiej odnajdujemy wiele elementów ustroju federalnego. Podobnie jak w ustawach zasadniczych państw federacyjnych odnajdujemy kompetencje Unii, kompetencje dzielone i kompetencje państw członkowskich. Przy czym kompetencje dzielone państwo członkowskie może wykonywać tylko wtedy, gdy swoich uprawnień w tym zakresie nie realizuje Unia. Ku zmartwieniu euroentuzjastów nie istnieje naród europejski. Unia Europejska nie jest też państwem. Václav Klaus określił ją jako ponadpaństwowy zestaw organów władzy. Z czymś takim zwykłemu człowiekowi trudno się utożsamić. Jacques Delors, pomysłodawca euro, starał się propagować tak zwaną duszę Europy, czyli konglomerat pozytywnych oczywiście uczuć do Unii. Obecna forma, jak i ta, do której dążą federaliści, przerasta jednak treść. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych, profesor Tomasz Grzegorz Grosse, rozważając możliwe modele ustrojowe Unii Europejskiej, pisze o dwóch alternatywach dla obecnej Unii jako konfederacji międzyrządowej. Są to kondominium technokratyczne oraz federacja demokratyczna. Kondominium, jak widać, jedni mają prawo do używania tego słowa, a inni nie, miałoby być zbudowane w oparciu o unijną technokrację i system prawa europejskiego, a także przez stworzone przez administrację sieci zarządzania politykami europejskimi. Federacja demokratyczna opierałaby się zaś na instytucjach wyłanianych w wyniku wyborów powszechnych. Z kolei kanadyjski konstytucjonalista profesor Ronald Watts wyróżnia kilka typów federacyjnych Unii. Są to Unia scentralizowana i zdecentralizowana, federacja, konfederacja, forma stowarzyszeniowa państw, rzeczone kondominium oraz liga. Unię zalicza do hybryd, czyli systemów łączących charakterystyki wszystkich tych typów. Traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, w swojej pierwotnej wersji mówił wprost o Unii z federalnym celem. Przepis ten jednak został usunięty pod wpływem rządu brytyjskiego. Do dzisiaj jednak pokutują pseudonaukowe stwierdzenie, iż członkostwo w Unii jest drogą w jedną stronę, a integrację można jedynie zacieśniać. Jest to ideologia ubierana w szaty prawniczych koncepcji, które nie znajdują potwierdzenia w treści aktów prawnych. Jakoby wzajemne powiązania gospodarcze i polityczne są tak wielkie, że nikt ze szkodą dla siebie nie jest w stanie ich nie tylko rozerwać, ale nawet osłabić. Praktyka jest jednak inna. W 1985 roku Grenlandia, autonomiczne terytorium Danii, w wyniku referendum po 12 latach członkostwa opuściła wspólnoty europejskie, gdy zaczęły one wyzuwać ją z jej największego bogactwa, czyli zasobów rybnych. W historii mamy ponadto wiele przykładów secesji dokonanych z państw. To jest tworów o wiele bardziej wewnętrznie skonsolidowanych niż jakakolwiek nawet ponadnarodowa organizacja międzynarodowa. Federalizacja nie postępuje przy tym bez oporów. Fiaskiem idei federacyjnych zakończył się proces przyjmowania tzw. konstytucji dla Europy. Traktat z Lizbony dokonał dekonstytucjonalizacji tej umowy międzynarodowej.
Zmieniono nazwę traktatu na tradycyjną, traktat rewizyjny. Nie mamy już do czynienia z konstytucją. Planowany minister spraw zagranicznych stał się wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznej polityki bezpieczeństwa. Zachowano dotychczasowe akty prawne Unii, rozporządzenia, dyrektywy i decyzji. Nie ma zaś ustaw europejskich i europejskich ustaw ramowych. Zrezygnowano również z postanowień ustanawiających symbole Unii. Flagę, hymn, dewizę, obligatoryjną dla wszystkich wspólną walutę euro, czy z ustanowienia 9 maja oficjalnym świętem, chciałoby się powiedzieć świętem narodowym, Dniem Europy. Proces dekonstytucjonalizacji objął też zapis traktatowy potwierdzający zasadę pierwszeństwa prawa Unii przed prawem krajowym państw członkowskich. Teraz jest to nieposiadająca mocy prawnej, załączona do traktatu z Lizbony deklaracja, w której przypomina się, że służby prawne Sekretariatu Generalnego Rady Unii zauważają, iż Europejski Trybunał Sprawiedliwości formułuje ją w swoim orzecznictwie. W tym kontekście należy przypomnieć, iż stale mamy do czynienia z misją federalistyczną instytucji Unii. One poczuwają się do, mają jakiś wewnętrzny imperatyw realizowania tej misji. Przejawia ją zwłaszcza Trybunał Sprawiedliwości, który już w 1964 roku, orzekając w sprawie Flaminio Costa przeciwko Enel, samodzielnie wywiódł m.in. nadrzędność prawa europejskiego nad prawem krajowym. Jest to analogia do relacji między prawami federalnymi a prawami części składowych federacji. Tu chciałoby się właśnie zachęcić Polski Trybunał Konstytucyjny do bardziej odważnego postępowania, aby na przykład nie tylko dokonał czegoś, co jest już pewnym wyłomem, gdyż w ubiegłym roku podjął się badania konstytucyjności rozporządzenia Unii Europejskiej, no ale stanął w pół kroku i dał Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Uznał, że może kontrolować rozporządzenia, ale od razu stwierdził, że jednak to skontrolowane rozporządzenie jest zgodne z konstytucją. Ale chciałoby się, żeby był bardziej odważny również w innym kierunku. Badał nie tylko prawo wtórne Unii Europejskiej, ale także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podobnie jak uczynił to w lutym tego roku czeski Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii działał ultra vires, czyli poza granicami swoich kompetencji. Wykroczył poza kompetencje przekazane mu traktatowo przez państwa członkowskie. I czeski Trybunał Konstytucyjny nie tylko nie waha się w przypadku niezgodności z czeską konstytucją zdezawuować prawa unijnego, ale również nie waha się zdezawuować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Możliwe, że nie zastanawiają się jego członkowie, co będą później robić po przejściu w stan spoczynku z funkcji sędziego Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że tutaj właściwe by było takie rozwiązanie, że jeśli się jednak po 9 latach otrzymuje 2/3 uposażenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego, to już się nic więcej poza pracą naukową nie robi. Na przykład nie idzie się do instytucji międzynarodowych pracować. Zresztą prace organizacji międzynarodowych, także prace Rady Europy, prace Unii Europejskiej, które są prowadzone na warstwie analitycznej, wskazują, iż możliwość podejmowania pracy przez sędziego po przejściu w stan spoczynku jest jedną z okoliczności wpływających na ograniczenie jego niezawisłości sędziowskiej. Euroentuzjaści twierdzą, że traktat z Lizbony nie jest odważną reformą. Ubolewają, że Parlament Europejski nie został ciałem dwuizbowym. Nie powstały pochodząca z wyborów powszechnych Izba Narodów oraz Izba Państw, która miałaby zastąpić Radę Unii Europejskiej. Unia Europejska nie posiada tożsamości konstytucyjnej, nie ma zatem jednoczenia się wokół instytucji scalających państwa wielonarodowe, w tym zwłaszcza konstytucji. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Niemczech wobec niejednorodności narodu to konstytucja stała się podstawą patriotyzmu, kształtując tak zwany patriotyzm konstytucyjny. Tak mogło też stać się w Unii. Stało się. Wreszcie protokół polsko-brytyjski spowodował, iż Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej nie jest nadrzędnym monolitem, absolutem, który może być postrzegany jako nieskazitelny element europejskiej religii praw człowieka. Jest normalnym, choć przyjętym w nietypowy sposób aktem prawno-międzynarodowym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołuje się na nią rzadko, gdyż musiałby przy tym każdorazowo tłumaczyć niejednorodny zakres jej obowiązywania na terytoriach państw członkowskich.
To miejsce musi odwoływać się do tak zwanych zasad wspólnych państwom członkowskim, czyli poszukiwać tego, na co godzą się wszystkie państwa członkowskie w swoich krajowych porządkach prawnych. Obecnie Unia ma osobowość prawną. Dotąd miała ją tylko Wspólnota Europejska. Jako całość Unia jest organizacją międzynarodową. Dotąd była nią tylko wspólnota odrośnięta współpracą w zakresie drugiego i trzeciego filaru. Nie jest to jednak zmiana jakościowa. Federalizacja dokonuje się często bez zgody lub nawet uczestnictwa państw. Jeden z euroentuzjastów nazwał ją nawet pełzającą federalizacją. Nie miało to być też przynajmniej określenie pejoratywne, lecz jego zdaniem pozytywne. Nie liczy się też wola społeczeństw. Co chwilę przeżywamy déjà vu. Traktat z Maastricht odrzuciła w referendum Dania. Traktat z Nicei Irlandia. Akty te jednak obowiązują. Głosuje się do skutku. Chyba że chodzi o wielkich Europy, tak jak w przypadku sprzeciwu społeczeństwa Francji wobec traktatu konstytucyjnego. Trybunał Sprawiedliwości wydaje zaś kolejne wyroki. W ubiegłym roku przykładowo orzekając na wniosek Komisji Europejskiej kolejno przeciwko 7 państwom członkowskim Unii, uznał, że notariusze nie muszą być obywatelami państwa, w którym wykonują swoją działalność, choć wykonują oni działalność publiczną, która nijak nie daje się zakwalifikować jako podlegająca swobodzie przedsiębiorczości, na którą się powołał. Stąd już tylko krok, by orzec tak w stosunku do prokuratorów, policjantów, żołnierzy. Działania te wymagają obowiązywania konstytucji krajowych, w tym Konstytucji Rzeczypospolitej, będących zarówno wsparciem dla rządu, ale też gwarancją dla państwa, że jego niepodległość zostanie zachowana. Konstytucja Francji i ustawa zasadnicza Niemiec są aktami wspierającymi i tak silną pozycję tych państw w Unii Europejskiej. W Polsce zaś w ubiegłym roku Donald Tusk zablokował możliwość przyjęcia nowelizacji konstytucji, która wzmacniała pozycję Polski w Unii. Jak podała prasa, aby przed wyborami nie pokazywać, że w jakiejkolwiek sprawie można porozumieć się z Prawem i Sprawiedliwością. Spotkały się ten przedstawiony tutaj projekt prezydencki, projekt Prawa i Sprawiedliwości. Zostały z niego wyodrębnione te elementy, które znajdowały się również w naszym projekcie. Niestety, nie udało się przeprowadzić nawet kwestii oczywistych. Mimo wszystko nie została podkreślona nadrzędność polskiej konstytucji wobec prawa unijnego. Nie określono zasad stosowania procedury kładki, czyli zmiany traktatów bez formalnego wdrażania procedury ich nowelizacji. Nie zakreślono granic integracji europejskiej. Nie umożliwiono opozycji składania skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wtedy przewidziano, iż na wzór francuski czy też niemiecki 1/4 składu Sejmu bądź Senatu będzie mogła złożyć wniosek, który będzie traktowany jako wniosek zgłoszony przez całą Izbę. Wreszcie nie wyposażono Trybunału Konstytucyjnego w prawo do kontroli aktów prawa Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jak kontroluje on akty prawa polskiego, jak kontroluje on konstytucyjność aktów prawa polskiego. I na samo zakończenie chciałem powiedzieć rzecz może oczywistą, ale dla polskiej konstytucji najważniejsze jest to, aby Polska była państwem suwerennym, aby Polska była państwem niepodległym, bo przecież my często używamy określenia suwerenność. To jest takie techniczne słowo, obce, nie każdy wie, czy od razu intuicyjnie kojarzy, na czym ono polega. Suwerenność składa się z dwóch aspektów, z aspektu zewnętrznego i aspektu wewnętrznego. W sensie zewnętrznym suwerenność to jest niezależność od jakiejkolwiek władzy zewnętrznej i niemożliwość podlegania jakiejkolwiek władzy zewnętrznej, o ile ten podmiot, który chce być suwerenny, nie wyraża na to zgody. Wtedy, kiedy istnieje jeszcze możliwość wycofania się z takiego ograniczenia wyrażonego samodzielnie, mamy do czynienia jeszcze z suwerennością. Kiedy nie mamy już możliwości samodzielnie wycofania się z takiego ograniczenia, ją tracimy. Natomiast w aspekcie wewnętrznym suwerenność to jest możliwość stanowienia prawa do wewnątrz. Możliwość stanowienia prawa obowiązującego na danym terytorium, obowiązującego wobec danej ludności. W związku z czym, czym jest suwerenność? Suwerenność to jest niepodległość. Jeśli mówimy o suwerenności,
pamiętajmy, że jest ona synonimem niepodległości. I pamiętajmy, że bez suwerenności narodu prawdziwa konstytucja nie może istnieć. Pozostanie tylko statutem organizacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Karolowi Pikarskiemu. Wydaje się, że te ostatnie dwa wystąpienia dotyczą jednego z najważniejszych kierunków w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Jednej z najważniejszych spraw państwowych. I wypada powiedzieć, że właśnie o to się spieramy z obozem Platformy Obywatelskiej, czy szerzej z obozem politycznym, czy środowiskami politycznymi, które nie wierzą w możliwość aktywnej polityki w Unii Europejskiej. Tak? To znaczy nie wierzą w politykę jakąkolwiek inną niż wtórna i bierna. My uważamy, że politykę polską z prawdziwego zdarzenia stać na to, by być podmiotem w Unii Europejskiej, by nadawać jej kierunek i sens. I taki był wielki dorobek państwowy świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wspierał się o strategię państwową i podejmował udane próby aktywnej polityki polskiej, takiej polityki, która kształtuje Unię Europejską. To ma także wyraz, konkretny wyraz prawny. Chodzi o potwierdzenie nadrzędności konstytucji, ale chodzi także o bardzo konkretne instrumentarium prawne, o którym mówił pan profesor Karski, tak, o kontrolę zobowiązań międzynarodowych przed ratyfikacją, a więc o wysokie znaczenie Trybunału Konstytucyjnego, o prawa opozycji do skarżenia aktów prawnych Unii Europejskiej, jeśli naruszają zasady pomocniczości. Takie prawa ma opozycja w Niemczech i we Francji, nie mamy my. I wreszcie o nowoczesne instrumentarium, które w ogóle budowane jest pod konstytucją. Tak? W parlamentach Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii istnieją ciała, to się nazywa teraz mądrze ewaluacyjne, tak? Ale ciała, które dostarczają wiedzy o projektach ustaw, nie wiedzy czysto jurydycznej, tylko takie ciała, które szacują polityki, tak? Które dostarczają wiedzy o następstwach aktów prawnych. I nasz rząd po zdobyciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość zbuduje takie nowoczesne instytucje na poziomie rządowym i na poziomie parlamentarnym, bo one w gruncie rzeczy są warunkiem dzisiaj kompetentnej polityki, takiej polityki, która panuje nad rzeczywistością, panuje nad losem wspólnoty. Składamy gwarancję, że takie instytucje zbudujemy po zwycięstwie wyborczym. Dziękuję prelegentom, a teraz oddaję głos w sali. Jeśli są pytania bądź głosy w dyskusji, to jest czas na to. Proszę bardzo. Dobrze. Pan prezydent, bardzo proszę. Ja przepraszam bardzo, ale będę musiał wyjść. Ja chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć. Proszę Państwa, mieliśmy tutaj naprawdę bardzo ciekawe spotkanie, mówię w czasie przeszłym, chociaż mam nadzieję, że padną tu jeszcze inne interesujące głosy. Z jednej strony pani profesor Staniszki sformułowała pewną diagnozę odnoszącą się do obecnego stanu naszego społeczeństwa, w gruncie rzeczy do tych aspektów tego stanu, które mają bezpośrednie przełożenie na politykę. Diagnozę pod wieloma względami pesymistyczną, można powiedzieć smutną, ale z drugiej strony z pewnymi perspektywami. Sądzę, że to, co przedstawił tutaj pan profesor Morawski, w wielkiej mierze w tą właśnie perspektywę, którą sugerowała pani profesor, się wpisuje, bo spór między koncepcją liberalną a koncepcją republikańską to jest spór, który w jakiejś mierze, no na wielkiej mierze, odnosi się do tych konstatacji, w istocie przede wszystkim odnosi się do sposobu wyjścia. Republikanizm jest przecież niczym innym, jak sposobem wyjścia z tej sytuacji, w tej chwili żeśmy się znaleźli, a przecież w Polsce istnieją różnego rodzaju źródła republikanizmu. Pani profesor mówiła o tym, że to źródło solidarnościowe jakoś się zredukowało, czy może nawet wyschło. Być może to zbyt radykalnie tutaj interpretuję. Ja jestem przekonany,
że choć próby sięgnięcia do niego, a środowisko, które reprezentuje, próbowało to czynić przez wiele lat, jeszcze w latach 90., dotychczas się nie udały, może były zbyt słabe, rachityczne, to jednak w dalszym ciągu taka możliwość istnieje, w szczególności jeżeli odnieść się także do innego problemu, który jest i podobny, jednocześnie nieco odrębny, to znaczy chodzi o sposób opisania, ale opisania efektywnego społecznie, to znaczy jakby przekazania także społeczeństwu tych kwestii, które są związane z naszą tożsamością, jakby z ostatecznym sformułowaniem tego wszystkiego, co buduje naszą narodową tożsamość. Nie czas tutaj na dłuższe wywody na ten temat. Były przecież w polskiej historii różne propozycje odnoszące się do tego właśnie zagadnienia. Ja mówię tutaj oczywiście o Polsce nowoczesnej, o Polsce, która już wychodziła z tej formuły pierwszej Rzeczypospolitej, a więc przynajmniej o okresie od wieku XIX, ale wydaje się, że kwestia nie jest jeszcze po dziś dzień rozstrzygnięta. Jeśli o niej mówimy, to zawsze trzeba pamiętać o tej propozycji, która została na początku lat 90. złożona Polakom przez najwyższy autorytet, czyli przez Jana Pawła II, o jego pielgrzymce z 91 roku. Tu zresztą nie można tego w żadnym wypadku odrywać od tradycji Solidarności, chociaż z całą pewnością trzeba sięgnąć także do innych tradycji. Jeśli to wszystko razem połączyć i można powiedzieć zoperacjonalizować, to być może można będzie przedłożyć społeczeństwu plan, projekt, propozycję polskiego republikanizmu, który stanowiłby wyjście z tej sytuacji, która tutaj została opisana i która rzeczywiście jest sytuacją antyrozwojową, chociaż ze względu na ten bardzo duży potencjał przedsiębiorczości, no można ją nazwać przystosowawczą, ale jednak przedsiębiorczości w dalszym ciągu Polskę troszeczkę do przodu pcha. Ale później stanęły w kolejnych wystąpieniach pani profesor Pawłowicz, wystąpieniach pana profesora Karskiego i także wszystkim wystąpieniach, tutaj używam stopni tytułów naukowych pana doktora, ale w istocie pana ministra Ujazdowskiego, sprawy związane z kwestią, która doraźnie jest niesłychanie ważna, ale jest także niesłychanie ważna w perspektywie. I oczywiście jakoś to bardzo mocno związana z tą pierwszą, niemniej jednak jest to sprawa odrębna. To jest to wszystko, co wiąże się z naszą przynależnością do Unii Europejskiej. Ten brak zdefiniowania polskiej tożsamości, to może nas właśnie różni od Węgrów czy od Czechów, to jedna z przyczyn, a może w ogóle główna przyczyna tej mikromanii, która w Polsce w tej chwili funkcjonuje. Tego ciągłego definiowania samych siebie jako małych. Jesteśmy małym narodem. Węgrzy, którzy są 4 razy mniejsi niż my, czy Czesi, chcą być dużymi narodami. Premier Czech powiedział mi kiedyś, my jesteśmy najmniejszym z wielkich narodów Europy. Mimo, że mają 10 milionów. I chociaż różnie tego premiera można ocenić, to jednakże w tej sprawie naprawdę miał rację. Oczywiście nie będę tutaj dyskutował, czy są wielkim narodem, czy nie, ale to, że mają taką ambicję, że tak sami siebie chcą widzieć, to jest ich ogromna siła. Otóż odejście od tej mikromanii to jest pierwszy warunek, który trzeba spełnić, żeby podjąć już na poziomie praktycznym i można powiedzieć na poziomie techniczno-operacyjnym wszystkie te przedsięwzięcia, które mają chronić nas przed tą, nazwę to w ten sposób, patologią, która nas w tej chwili niszczy. Tą patologią antysuwerennościową, tym wszystkim, co płynie w tej chwili do nas w Unii Europejskiej bez naszej zgody, bez naszej wiedzy, i bardzo często w ramach strategii, które mają nas ustawić jako zasób. Mówiłem o tym niedawno w parlamencie, przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat także z
panią profesor, to jest już dzisiaj świadoma strategia. Ta część Europy ma być zasobem, dzięki któremu ta druga, bogatsza część ma móc podtrzymywać swój dosyć szczególny system. To, żeby z tej sytuacji wyjść, wymaga bardzo dobrze opracowanej strategii na poziomie zarówno przedsięwzięć, o których przed chwilą wspominałem i o których tutaj mówiono, tutaj pewne zmiany w Konstytucji, odrzucenie artykułu 91, zmiana pozycji Trybunału Konstytucyjnego, stworzenie ciał ewaluacyjnych i tak dalej, to są właśnie te elementy. Ale to wymaga także tego, i znów tutaj się odwołam do pani profesor, co postuluje bardzo często w swoich różnych wypowiedziach, to znaczy subtelnego zanalizowania współczesnych mechanizmów europejskich, tak, żeby grać nimi na korzyść Polski. To jest sprawa wielkiej strony zabiegania o powrót do funkcjonowania Unii Europejskiej na podstawie prawa i na podstawie podstawowych traktatów. W tym także tego nie najlepszego, ale nie porównanie lepszego niż istniejąca praktyka traktatu lizbońskiego i umiejętności wykorzystywania instytucji innych, także tych, które funkcjonują przynajmniej formalnie poza strukturą Unii Europejskiej. To jest sprawa, która wymaga z jednej strony bardzo precyzyjnej diagnozy, a z drugiej strony właśnie przygotowania takiego planu. I sądzę, że to jest dzisiaj wielkie zadanie Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo trudne zadanie. Tam wiele spraw będzie dyskusyjnych. Ale tego rodzaju strategię trzeba przygotować, odrzucając mikromanię i daj Boże przejmując władzę. Bo osobiście nie wierzę, żeby bez przejęcia władzy można było tutaj wiele zmienić. Musimy wiedzieć, jak działać, żeby polski interes, polską suwerenność i przede wszystkim polską przyszłość jako dużego państwa europejskiego i dużego europejskiego narodu ochronić. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu premierowi. Czas na wystąpienia z sali, jeśli są... To pani chce. Głosy bądź pytania, proszę bardzo. Proszę bardzo. Aleksander Grabuszyński z Białorusi. Przyjechałem tutaj dzisiaj na tą konferencję, jakkolwiek byłem pesymistycznie nastawiony. Wychodzę optymistycznie, bardzo dużo się dowiedziałem. U nas będzie też problem, bo jestem działaczem opozycji, ale chciałbym pani Pawłowicz podziękować tym, co przywożę zawsze z Białorusi. Chlebem. Proszę pani, czy może pani przyjąć to? Będzie. Suwerenności, ja zawsze zadaję takie pytanie każdej formacji, z którą się spotykam, bo dla mnie jakby nie jest priorytetem to, że jestem doktorem nauk prawnych, ale to, że jestem mamą. I teraz od samego początku transformacji wprowadzono ustrój edukacyjny, który zabiera de facto nam, rodzicom, możliwość wyboru drogi edukacji. To znaczy nie jest dla mnie żadnym wyborem szkoła katolicka i szkoła publiczna, ponieważ obie są zobowiązane jednym systemem. W tym dopatruje się absolutnie zaanektowania suwerenności naszego kraju. Zawsze zaborcy zaczynali od edukacji. Tak to postrzegłam na samym początku, mając pewne doświadczenia mojej rodziny, która emigrowała w latach 80. I chciałabym zwrócić uwagę Państwa, bo nie oczekuję teraz odpowiedzi. Ale uważam, że papierkiem lakmusowym partii, która będzie się ubiegała o władzę, jest właśnie stosunek
do tego systemu edukacji, który jest. On po prostu musi się zmienić. Bo system podziału na cztery segmenty de facto uniemożliwia prawidłowe wyedukowanie młodzieży. I będziecie Państwo mieli w przyszłości właśnie wyborców pani Kota. Bo ten system uniemożliwia suwerenną formację intelektualną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy? Jeśli nie, to tak poważny głos wymaga ustosunkowania. To jest oczywiście niezwykle istotna sfera i we wszystkich dokumentach Prawa i Sprawiedliwości można znaleźć i krytykę tego, co pani doktor przed chwilą opisała, i drogi wyjścia. Zresztą dokumenty edukacji, dokumenty w sferze edukacji są opracowane przez ludzi mających identyczną diagnozę, przez pana profesora Waśka, pana profesora Ryszarda Terleckiego. W najbliższym czasie zgłosimy projekt ustawy powstrzymujący regres w zakresie nauczania języka polskiego i historii, bo to jest najbardziej pilna sprawa. Robiliśmy wszystko, aby uchylone zostało rozporządzenie, które faktycznie wchodzi w życie od 1 września tego roku, które, można powiedzieć, rujnuje nauczanie humanistyki w polskich szkołach. To jest jedna z najbardziej drastycznych decyzji, ale chętnie przekażę wszystkie dokumenty PiS-u w sferze edukacji, szkolnictwa wyższego i nauki. One są bardzo, zawierają bardzo wnikliwą ocenę i także receptę reformatorską. Jeśli nie ma już głosu, raz jeszcze podziękuję prelegentom, wszystkim Państwu, i miejcie Państwo pewność, że nie skończy się na dyskusji. Przystępujemy do prac nad reformą konstytucji, mając nadzieję, że doprowadzimy po zwycięstwie wyborczym do pozytywnego finału. Dziękuję bardzo.